Cześć. Cześć. Z tej strony Piotr, a z tamtej strony... Michał, czyli ja, a dzisiaj tak naprawdę zaczynamy nową serię, która być może serią się nie okaże. W każdym razie jakiś czas temu poprosiliśmy was, naszych widzów, osoby, które są z nami w grupach w grupie Metalurgii czy na Discordzie Metalurgii, o to, żeby podały swoje najbardziej kontrowersyjne hot take'i, opinie na temat muzyki metalowej. Zrobiliśmy to nie bez powodu. Tak, chcemy się im przyjrzeć i po prostu je omówić w miarę krótko. Tak, dzisiaj będziemy omawiać hot take'i na temat ogólnie metalu, ogólnie muzyki, na temat konkretnych zespołów. Porozmawiamy kiedy indziej. Jeśli oczywiście będzie takie zainteresowanie z waszej strony, dajcie znać. Zaczynając od pierwszego? Pierwszego, nawet od trzeciej Rzeszy, bo Paweł pisze: NSBM jest swego rodzaju esencją extreme metalu, czymś, czym black metal miał być, krawędziowym, negatywnym, przeciwnym mainstreamowi. Zgodzę się z tym, że w latach 90. naklejenie Hakenkreuza na płytę CD było na pewno kontrowersyjne. Myślę, że do tej pory jest kontrowersyjne. Dla mnie problematyczne jest to, że świat w ostatnich latach naprawdę mocno skręcił w prawo. I black metalowcy, którzy pozują na bardzo against the modern world, na tych nietolerancyjnych, niedobrych, złych, negatywnych, tak naprawdę powtarzają poglądy prezentowane przez prawicowy mainstream. Na listach Konfederacji nawet w tych wyborach, które teraz nadchodzą, jest literalny faszysta. Gość, który mówi... Tak, wprost, pan, który nie jakieś udawane, który mówi wprost, że jego poglądy to jest monarchizm i faszyzm, który w swoim sklepie ma antysemickie i rasistowskie książki. Także mówimy o absolutnym mainstreamie w tym momencie, nie? Muzyka, która głosi takiego rodzaju przekaz, jest właśnie często używana jako środek do przyciągnięcia osób, których poglądy dopiero się w jakiś sposób kształtują lub zaczynają coraz bardziej w tym cyfrowym, social mediowym świecie coraz bardziej przybierać formę ekstremum. Dzieją się już takie festiwale w Polsce, gdzie takie zespoły grają. Dzieją się już powszechnie takie festiwale na świecie. Muzyka jest tylko środkiem do tego, żeby przeżyć tam takie poglądy, żeby rekrutować takie osoby, żeby się zbroić nie tylko w ideę i coraz dalej z tym iść. Kolejny może. W odpowiedzi na komentarz Pawła Piotr odpisał: dzisiaj najbardziej buntowniczy jest hiperlewacki, krawędziowy LGBTQ+, ultra-trans metal o pozbawianiu funkcji życiowych kapitalistycznych frajerów, bo narodowizm to śmieszny mainstream dla mięczaków. Co do zasady tak, jakby uważam, że ten czar jest teraz dużo lepszym symbolem pewnych rzeczy niż odwrócony krzyż. O, może w ten sposób. No, wydaje mi się, że... Albo że ten odwrócony krzyż powinien być tęczowy, po prostu. Może. W każdym razie wydaje mi się, że jest to bardziej w duchu black metalu, w tym sensie, że to jest mniejszość, która przez środowiska często chrześcijańskie, kościelne, jest spychana na margines i jest uciskana, więc no tak jak pierwotnie black metal był antychrześcijański, antykościelny, tak często jest i w przypadku takiego black metalu o takim przekazie, takich wartościach. Wydaje mi się, że tutaj bardziej w tym przypadku można mówić rzeczywiście o mniejszości, która sprzeciwia się większości i jej wartościom. Myślę, że kolejne dwa wspólnie możemy omówić. Andrzej pisze: raz, muzyka z gitarką zawsze lepsza od tej bez gitarki. Andrzej pisze: dwa, 98% instrumentalnej muzyki gitarowej to sracz do spuszczenia w kiblu. Trochę sprzeczne są te opinie. Czy to oznacza, że większość muzyki jest do spuszczenia w kiblu? Wydaje mi się, że większość muzyki jest do spuszczenia. Z gitarą czy bez. Nie, no tak na poważnie. Jeśli chodzi o to pierwsze, to dla mnie nie, bo mimo tego, że większość muzyczki, której słucham, to jest muzyka z gitarą, to jednak jak słucham... Słucham? Nie wolisz Angelic to the Core Corea Feldmana od Buriala na przykład? Nie wolisz? Hej. Na pewno jest
pewnie jest dużo lepszy. Albo metalowy cover Lady Gagi, albo Katy Perry od oryginału. No, no nie wolę, tak od mam, oryginału. Że nie. Natomiast co do... Bo w tym drugim Andrzejowi, jak domyślam się, chodzi o muzykę instrumentalną, gitarową. Nie, wydaje mi się, że tutaj po prostu jest to kwestia osłuchania się z większą ilością płyt instrumentalnych, bo tak naprawdę możesz to powiedzieć o każdym gatunku, jak sobie posłuchasz miliona thrashowych kapel z Ameryki Południowej, to możesz też powiedzieć, że 98% thrashiku jest do spuszczenia w kiblu, nie? Tak samo jak posłuchasz miliona klonów szwedzkiej sceny, które teraz się wydaje na potęgę, to stwierdzisz, że 98% death metalu jest do spuszczenia w kiblu. No i tak wydaje mi się, że z quality muzyką gitarową, instrumentalną jest tak samo. Ja akurat mam gitarzystów, których lubię, których słucham, nie tylko rockowych, nie tylko tych shredderów, którzy i wow, albo chłop ma 4 gitary naraz i gra na wszystkich i one się obracają i potem strzela petardą z dupy jeszcze Michelangelo Batio patrzy na ciebie. No okej, okay, rozumiem, że to jest paskudne i nie ma to nic wspólnego z muzyką. Czy ci wszyscy, gitarowi herosi współcześni, którzy koniecznie muszą nazwiskiem nawet nawiązywać do jakichś kompozytorów klasycznych. No, okropne to jest, ale jest też wielu muzyków bardzo zdolnych, która robi z tym instrumentem dużo ciekawych rzeczy. Może kiedyś zrobimy o tym oddzielny odcinek. To jeśli chodzi o mnie jako ciebie. Nie siedzę aż tak w lore gitarowych wirtuozów, nie przepadam za gitarową muzyką instrumentalną i zawsze tak miałem. Jeśli chodzi o instrumentalne rzeczy, to wolę rzeczy bez gitary raczej, przez to jak właśnie większość tej muzyki, a przynajmniej ta muzyka na powierzchni muzyki stricte gitarowej wygląda. Wydaje mi się, że w innych gatunkach, chociażby w różnych gatunkach muzyki elektronicznej, łatwiej jest dotrzeć do muzyki instrumentalnej, która jest ciekawa, niż w przypadku muzyki gitarowej. Ale może to dlatego, że gdzieś mnie zraziła ta muzyka gitarowa, instrumentalna, będąca gdzieś tam na powierzchni i trochę pod powierzchnią. Starałem się, ale nigdy mi nie wyszło to, żeby się w to jakoś zagrzebać, a może to też kwestia tego, że do muzyki instrumentalnej mocno się zraziłem w czasach, w których popularny był post-rock, post-metal, wszystkie te instrumentalne rzeczy i mam wrażenie, że przez długi czas po popularności post-rocka, post-metalu nie było gitarowych rzeczy, które rockowych, metalowych, instrumentalnych, które byłyby w stanie mnie zatrzymać na dłużej bez poczucia, że już to gdzieś słyszałem. Ale to ciekawe, że akurat post-rock wybierasz na ten przykład, bo akurat wydaje mi się, że w większości post-rocka czy post-metalu gitara gra jako element sekcji, a nie jako instrument solowy, nie? Że tego właśnie technicznego bicia... Nie wiem, co po A to chodzi mi ogólnie tam. O... Aha, okej, okay. Muzyczkę instrumentalną ogólnie taką... Instrumentalną, nie, to ja też, najgorzej to jest w ogóle stoner instrumentalny, nie? To w ogóle, to kto to wymyślił, to się powinno strzelać. Nie, nieważne. Idziemy dalej. Marek z kolei pisze, heavy psych oraz stonery to najlepsze, co spotkało współczesny metal. Współczesny metal? Czy stoner jest tym, co spotkało współczesny metal? Współczesny metal, czyli co? Ostatnie 3, 4, 5 lat i stoner jest tym, jest najlepszym, co wewnątrz gatunku metal zaszło. I heavy psych. To są najlepsze rzeczy, które w gatunku metal się wydarzyły. Wiesz, może tutaj chodzi mu o to, że doszło do takiego bardzo rozwodnienia, albo że ten heavy psych stał się faktycznie takim umbrella termem i naprawdę możesz znaleźć zespoły, które jakby wpisują się w to psychodeliczne granie z groove'em, z tym nasyconym, smażącym brzmieniem i tak dalej, które naprawdę zapuszczają się w różne ciekawe rejony i że zniknęły trochę te podziały, że bo tylko stoner z sabatowskim riffem, albo tutaj jakiś space rock taki twardy dla fanów King Crimson i że to się tak zmieniło w jeden taki bardzo barwny konglomerat, bo jest trochę takich zespołów, które faktycznie świetnie sobie, można je, wiesz, określić jako heavy psych wszystkie, ale każdy jest totalnie inny, nie? Ma swoją własną tożsamość. To z tym się zgodzę, ale czy to jest jakieś bardzo nawet
zjawisko z ostatnich lat? No chyba nie, bo czy to scena Desert Rocka, czy później Stonera, tego nawrotu do ciężkiego, dumowego grania, no to są rzeczy, które... No nie wiem, może w tym sensie, że to teraz zaprocentowało, ale wydaje mi się, że to jest zjawisko, które już od jakiegoś czasu nam towarzyszy. To jest zjawisko, które jest przede wszystkim bardzo wsteczne, bardzo patrzące w przeszłość, nawet początki metalu, i sporo zespołów robi to w sposób bardzo taki oszczędny, nawet jeśli gra w tym sensie, że nawet jeśli gra rzeczywiście dobrze, robi to w ciekawy sposób, to zwykle nie wnosi to nic specjalnie nowego do muzyki metalowej. Nie rozwija to gatunku, nie sprawia, że muzyka metalowa idzie do przodu, i nie sądzę, że jest najlepszym, co się tej muzyce wydarzyło. Wydaje mi się, że zmiany, które mogą zajść obecnie w muzyce metalowej, gitarowej i tak dalej, to nie są rzeczy, które dzieją się jakoś technicznie, to nie są rzeczy, które dzieją się w jakiś sposób brzmieniowy, tylko to są rzeczy, które mogą zajść w zmianie podejścia do samej muzyki metalowej. Zmiany do kategoryzacji gatunków. Na tej zasadzie, że wykraczamy poza granicę tego, co konkretnie zostało kiedyś nazwane metalem, i ten gatunek ma wtedy szansę na ewolucję poprzez włączanie innych gatunków, które nie były wtedy z tym kojarzone. I bardziej moim zdaniem nu metal popchnął chociażby metal do przodu, przynajmniej na początku, niż stoner w ostatnim czasie. Stoner wydaje mi się trochę sprawił, że znowu stanęliśmy tym okoniem i patrzymy znowu wstecz na to, co zrobiło Black Sabbath, często nie próbując w jakiś sposób tego kontestować i znaleźć w tym coś nowego, więc nie sądzę, że był najlepszym, co przydarzyło się w muzyce metal. Styl, sporo zespołów stonerowych, heavy psychowych, doomowych lubię, ale nie uważam, że w jakiś sposób to zaważyło na rozwoju sceny. Nie sądzę, że popchnęło to w jakikolwiek sposób muzykę metalową do przodu i sprawiło, że wydarzyło się dzięki temu coś mega fajnego i scena się rozwinęła. A jeśli chodziło ci o coś innego, to proszę rozwiń w komentarzu, bo wiadomo, tutaj nie mamy wglądu do waszych głów. To tak jeszcze dalej w temacie. Franek pisze: dumowe nawiązania do Zielska nudzą bardziej niż sama muzyka. Myślę, że tutaj krótko można się zgodzić. Tak. Nie. Tak. Nie. Nie? To mnie zdziwiłeś. Czemu nie? Bo tak jak... Nie nudzą bardziej niż sama muzyka, czy o co chodzi? Muzyka bardziej nudzi, z pewnością. Nie no. Jeśli to jest zespół, który, wiesz, jest tylko takim właśnie uwsteczniaczem, który ma nazwę, nie wiem, ziołogenerator i gra piosenki Diabeł pali zioło albo Diabeł pali faje i tak dalej, no to nie. Jeśli to jest jedyne, co macie do powiedzenia, to nie, to faktycznie wtedy może nie róbcie tego. Natomiast wiesz, taki fajny flavor to dodaję. No ja na przykład byłem ostatnio na koncercie Dope Lorda. Flavor. Flava, jasne. I kupiłem sobie torbę taką na ramię, na winyle z nalepką jak na lekach, tylko że jest to jakiś tam strain, wiadomo jakiej rośliny i nazwany też odpowiednio pod miejsce. Takie już wiesz, no spodziewasz się tego, chcesz, żeby to było wręcz czasem, jeśli to nie jest główne i jedyne, co jest w tej muzyce, nie? Mm-hmm. Nie no, w sensie cała ta otoczka może służyć rzeczywiście temu, żeby jakoś w jakiś sposób kształtować atmosferę, ale jeśli jest to hehe, Zielsko, palimy tutaj, hihihi, 420, no to... Ja uważam, że zależy, jak to jest zrobione i zależy, w jakich proporcjach, bo jeśli to jest tylko to, to musisz to robić tak jak Dobfront. Tego nie robisz, jak jesteś słabszy, to przestań. I tyle. Są zespoły, które robią to lepiej, którym to wychodzi lepiej, więc jeśli to jest jedyne, co macie do zaoferowania, trzeba się liczyć z tym, że nie będzie to w żaden sposób ciekawe. Patrycja pisze: metalowych kapel jest za dużo. Czy jak Patrycja to mówi, to jest spoko, a jak Nergal tak mówi, to już nie? Tylko, że tak, Nergal mówił... Co miałeś na myśli, Patrycja? Nergal mówił:
Muzyki jest za dużo, zespołów jest za dużo, nawet nie grajcie. Patrycja pisze, metalowych kapel jest za dużo. Czy jest za dużo w takim sensie, że zawsze będziesz czuć FOMO i zawsze będziesz czuć, że omija cię coś fajnego, że nigdy nie poznasz tyle fajnych kapel, ile byś chciał, chciała. Słuchasz czegoś i masz, o tutaj za rogiem może czaić się coś jeszcze lepszego. Zostawiasz fajną muzykę, nie wsłuchujesz się w nią z tyłu, bo wciąż szukasz czegoś nowego. Jeśli masz takie podejście, rzeczywiście tego metalu może być za dużo. No, ja nie uważam, żeby było za dużo. Na pewno muzyka w większości nie jest mi potrzebna, bo po prostu raz, że nie jestem w stanie tego przesłuchać, dwa, że wybitnych rzeczy jest mało, ale to nie powiedziałbym, że metal akurat ma z tym problem jakiś szczególny. Kolejny. Tomek napisał: słucham NSBM i innych bardzo dziwnych zespołów z różnymi okropieństwami, bo uważam, że sztuka jest kompletnie wolna i chcę ją słyszeć w wielu wydaniach, a nie, że czarno i biało, źle, dobrze. Wydaje mi się, że chyba lepiej słuchać sztuki, dlatego że nam się podoba, albo nam rozwija, albo nas porusza, po prostu. To raz. Dwa, sam słucham również takich zespołów, albo oglądam rzeczy, które są kontrowersyjne. Niemniej uważam, że jakaś forma cenzury w sztuce jest konieczna, albo w rozmawianiu o niej też. Dlatego wcześniej na naszym kanale zdarzało mi się na przykład wspominać o Peste Noir czy Bamash i paru jeszcze innych zespołach, które uważałem, że po prostu są na tyle dobre, ciekawe muzycznie, że warto o nich powiedzieć. Wydaje mi się również w kontekście tego, co wcześniej mówiłem, że okej, będę pewnie dalej ich słuchał, ale już nie będę o nich mówił. Bo chociaż wydaje mi się cały czas, że nasze intencje są jasne, że na naszym kanale dużo starań dokładamy, żeby nie było wątpliwości, po której w stronie barykady, że tak powiem, stoimy, to nie chciałbym mimo wszystko dawać przestrzeni dla takich poglądów, właśnie jeszcze pokazując, promując w jakiś sposób, nawet jeśli to ma być tylko promowanie tej strony artystycznej, nie? Bo też mówić o różnych kontrowersyjnych rzeczach, o różnych tabu w sztuce można w różny sposób. I jeśli uważasz, że jakakolwiek cenzura jest niepotrzebna, to zastanów się na przykład nad tematem pornografii dziecięcej. Bo to też jest niby, można powiedzieć, jakaś forma cenzury, nie? Zastanów się, czy chciałbyś, żeby ktoś mógł artystycznie stworzyć na przykład poradnik zbudowania bomby albo zatrucia źródeł wody pitnej, które można chyba zrobić wcale nie takim dużym, skomplikowanym kosztem, nie? Pewne treści niosą ze sobą określoną szkodliwość i tak jak zgadzam się z tym, że sztuka powinna być obszarem transgresji, tym, gdzie testujemy różne rzeczy, możemy chyba jednak dołożyć starań, żeby nie krzywdziły one nikogo. Takie akurat poglądy przekładają się na bardzo konkretną krzywdę, na zachęcanie do przemocy, nie? Zwłaszcza, że one nie są obudowane jakimś takim kontekstem, że ej, ale zastanów się nad sobą, czy on tutaj, mówiąc o tej przemocy, to podważa jakoś tutaj normy społeczne, czy może mówi o tym ironicznie. Nie, to jest wprost, mówię, nawoływanie po prostu do określonych rzeczy, nie? Tak samo możemy powiedzieć, że na przykład cenzurą jest to, że nie chcemy mieć w sztuce rzeczy, instalacje artystyczne, które powstają na przykład w oparciu o cierpienie zwierząt, nie? Są obszary, które jednak powinniśmy być na tyle dojrzali, że rozpoznajemy, że nie, tutaj nie wchodzimy albo tego nie chcemy, bo nie możesz też zakładać zawsze dobrych intencji artysty, nie? To nie jest tak, że wszystko, co się dzieje w obszarze sztuki, wszystko, co ma tą nalepkę artyzm, jest z góry nastawione na dialog, no właśnie na poszerzanie jakichś horyzontów. Nie, czasem ta przestrzeń właśnie próbuje być zawłaszczona przez osoby robiące propagandę albo chcące postawić jeszcze jeden krok dalej w którąś stronę, który jest no po prostu czymś złym. To tyle ode mnie chyba. Już trochę powiedziałem na ten temat wcześniej. Sztuka jest kompletnie wolna. Kiedy sztuka mówi, że nie chcę, żeby inni byli wolni i nie chcę, żeby inni byli żywi. Mówi to na podstawie jedynie cech tych osób, tych cech, z którymi się urodzili,
No to nie jest sztuka, która jest wolna, która chce istnieć wśród innej sztuki, chce istnieć w środowisku, które może się rozwijać, tylko chce to środowisko zawłaszczyć, dopasować do swojego punktu widzenia, wykluczyć inne punkty widzenia z niej i tyle. Wiesz, no też... To można robić w różne sposoby, nie? O totalitaryzmie na przykład można opowiadać w taki sposób, jaki to robi Laibach, który ma ten mechanizm superidentyfikacji. Dlatego niestety to jest odpowiedzialność odbiorcy, również odbiorcy, który musi być czujny i chyba po prostu trzeba się zastanawiać na bieżąco za każdym razem, czy coś może mieć takie, a nie inne skutki. No. Zresztą takie trochę też mówienie, że nie chce się szufladkować tego, co jest czarne, co jest białe, co jest dobre, co jest złe. W sensie są rzeczy, które da się jednoznacznie stwierdzić, że nie są dobre, że są złe i są rzeczami, które nie powinny mieć tak, miejsca. Tak, są opinie, z którymi można się zgadzać, nie zgadzać. Ale to nie są rzeczy, te rzeczy, które NSBM przedstawia w swoich tekstach, w swojej muzyce, nie są rzeczami, z którymi można się zgadzać, nie zgadzać. Trzeba powiedzieć jednoznacznie, to nie jest rzecz, która powinna funkcjonować, która powinna istnieć, z którą powinniśmy się zgadzać. To nie jest kwestia opinii, wiesz, ale to jest nie rzecz, którą tutaj się nie powinno mówi jednoznacznie Tomek, potępić. Żeby nie było, Tomek tutaj nie mówi o zgadzaniu się z jakimiś poglądami, tylko po prostu o doświadczaniu ich wyrazu, tak? Słuchaniu, no tak. Ja zgadzam się, że to może być interesujące, tylko też musimy jako słuchacz, jako osoby uczestniczące w tym dyskursie zastanowić się, no, co z tym dalej zrobić, po prostu. Jaką... I tak jak Michał powiedział właśnie, tak jak mamy jakiś spektrum, mamy szarą strefę, mamy jakieś rzeczy obudowane miliony warstw ironii, tak mamy też kapele, które wprost śpiewają o tym, że popłynie krew Syjonu i rozpalmy piece na nowo, nie? No to tutaj chyba nie trzeba się specjalnie zastanawiać, o czym to jest i po co. Dwa ostatnie hot take'i. Maciej pisze: Nergal często obrywa za różne odpały tylko dlatego, że jest Nergalem. Każdemu innemu artyście przeszłoby to bez echa, ale Darski się fajnie klika. Tak, panowie z Metalurgii, to też dla was. Dzięki, Maciek. Będziemy mogli teraz stawić Nergala w miniaturkę. Chcesz zacząć? I jednocześnie będzie więcej kliknięć. No oczywiście, że będzie więcej kliknięć, bo to Nergal. Jakby to zrobił jakiś gość z kapeli, której słucha 1000 osób, mniej się osób tym zainteresuje. Nergal obrywa za to, no bo więcej osób o tym wie i wiedzą też o tym osoby, które jednoznacznie mogą stwierdzić, hej, to nie jest okej, okay, że traktuje tak obcokrajowca, który mu powiedział, hej, nie trzymaj tak butów na mojej taksówce. Nie zgadzam się z tym, wyznaczył jednoznacznie swoje granice. Czy są rzeczy, które Nergal zrobił, które nie są okej, okay, z którymi można się nie zgodzić i można o tym powiedzieć? No i oczywiście obrywa mu się też dlatego, że jest Nergalem, no bo więcej osób o tym wie, więcej osób o tym powie i więcej osób się tym zainteresuje. No jest na tym świeczniku, tak? Tak, ale zgadzam się też, że jest trochę taka, jest pula rzeczy, które no, nie, w przypadku innej osoby, nawet znanej, ale nawet z większymi zasięgami, nikt by nie zwrócił uwagi albo napisał XD i dalej zeskrolował, a tu jest, a Nergal, zobaczcie, Nergal, 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 Nergal i trochę też taki klimat ale był przez jest... jakiś czas na naszej grupie, mnie no to tak, zaczęło, tak. Szczerze mówiąc, też denerwować wtedy, no bo... Ale dobra, no to, że tam jest napisane Nergal, to jeszcze nie jest żart, to jeszcze nie jest śmieszne samo w sobie albo kontrowersyjne, nie? Zgadzam się, że pan Adam za dużo obrywa za to, co robi, bo czasami to jest naprawdę takie... Za dużo? To nawet no, wiesz w kontekście gdzie, tego, tak? No... że po co mu dawać te atencje za niektóre rzeczy. No okej, no fajnie. Ale to też jest powodem tego, że ten kontekst tworzy, napędzając znowu i znowu kolejna rzecz i kolejna rzecz i kolejna rzecz. Pewnie jakby to ktoś zrobił raz, dwa razy, trzy razy, zrobiłbyś takie nie, ale clinch, jak miałeś na przykład ostatnio dalej, tę sprawę ale... z tym żłobkiem, nie? W Warszawie na
ekskluzywnym osiedlu i Nergal stwierdził, że dosłownie nikogo by to nie obeszło. Słucham? Tak, no kontekst przedstawiając, Nergal gdyby po prostu stwierdził, właśnie, że mu to przeszkadza. Że stwierdzili, że wyciągnął jakiś jego prywatny mail do administracji na światło dzienne. I to jest wielkie dziennikarstwo, tak, że Nergal, pożeracz dzieci, przeszkadza mu dziatwa. Śmie mu się nie podobać, no, już abstrahując od tego, że to była odklejka, no to moim zdaniem naprawdę przegięcie. To jak to zostało opisywane i traktowane w mediach. No tak, no, często Nergal jest po prostu takim słowem wytrychem, że więcej osób wejdzie w taki materiał, artykuł o Nergalu niż o jakimś innym artyście. A u nas? My jesteśmy też tutaj winowajcami, twoim zdaniem? No oczywiście, że jesteśmy, no. Robiliśmy to często, robiliśmy to z premedytacją, no. Tak, no mówiliśmy ja uważam, o Nergalu, że no bo wiedzieliśmy... Bardzo rzetelnie to robiliśmy mimo wszystko, że on stał się u nas taką faktycznie postacią memiczną, ale jak faktycznie mieliśmy do jakieś zarzuty do tego, co robi, to były zarzuty do tego, co robi, nie do niego jako osoby, nie? Ostatni hot take od Pita: z metalu się wyrasta. Nie uważam, że tak. Nie. Wyrośliście już? Nie, uważam, że z metalu można wyrosnąć, tak jak można wyrosnąć z wielu innych rzeczy. Można, ale nie trzeba. W sensie, jeśli zależy ci na tym, żeby gdzieś tam twój gust muzyczny, twoje poszukiwania muzyczne szły dalej, nie tylko poza to, czego słuchasz, i zależy ci nie tylko na tym komforcie, który dany gatunek muzyczny, w tym przypadku metal, oferuje, to możesz z niego wyrosnąć, idąc gdzieś dalej, ale to nie oznacza, że jakiś gatunek, w tym przypadku metal na przykład, jest gorszy od innych, no bo jest mniej dojrzały. Nie, twoje doświadczenia muzyczne, twoje emocje związane z muzyką, to jak to odbierasz, mogą ewoluować, mogą pójść w coś innego i w tym przypadku, w tej kwestii możesz z tego wyrosnąć, bo na przykład słuchałeś metalu jako dzieciak, dostarczało ci to konkretnego rodzaju emocje, spełniało konkretne potrzeby, ale razem z rozwojem twojej osobowości, twojej osoby, tego kim jesteś, zaczęłaś słuchać czegoś innego, szukać nieco innych emocji, wzrastać jako człowiek, no pewnie można z niego wyrosnąć, ale może być też wręcz przeciwnie. Kiedyś się mogło słuchać innej muzyki i metal mógł się pojawić dopiero na późniejszym etapie i można było na przykład dopiero do metalu dorosnąć. No tak, nie uważam, że jest w tym coś złego. No. Dlatego nie używałbym tego słowa wyrastać, bo ono jest po prostu niefortunne. Zainteresowania znaczy można zyskać lub stracić różnymi rzeczami, nie tylko metalem, szachami, jazdą, kombo, matematyką, nie wiem, pierwszymi wędrówkami w górę. To słowo jest nacechowane w taki sposób, że wyrastać i od razu myślisz sobie, że w takim razie ta rzecz, ten metal jest w jakiś sposób niedojrzały, a wcale nie musi to tego oznaczać. Może po prostu oznaczać to, że jako człowiek twoje doświadczenia, opinie, to kim jesteś, sprawiły, że poszłaś w inną stronę. No. Tych hot take'ów, tych opinii jest dużo. Dużo więcej na same tematy związane z metalem jako gatunkiem, jako subkulturą, jako sposobem na życie jest dużo, dużo więcej, ale nie będziemy was tutaj zanudzać godziną, półtorej godziny materiału, bo wy byście się zmęczyli, my byśmy się zmęczyli, zaczęlibyśmy opowiadać głupoty, po co to komu potrzebne. Jeśli chcecie usłyszeć, zobaczyć, obejrzeć odcinek również na temat konkretnych zespołów, to dajcie znać oczywiście w komentarzu pod tym odcinkiem. No i dziękujemy przede wszystkim wam, że tak licznie wzięliście udział w powstaniu tego odcinka, no bo bez was ten odcinek nie miałby szansy powstać. Przedstawialibyśmy wyłącznie swoje opinie i w jakiś sposób byśmy się tylko poklepywali po plecach, a tutaj mogliśmy również zderzyć nasze opinie z waszymi. Więc to jest zawsze bardzo fajne, bardzo cenne. Dzięki. I oczywiście, jeśli chcecie dorzucić swoje hot take'i, zawsze możecie to zrobić w komentarzach, nie zamykamy się na nie. Może na jakieś uda nam się odpisać. A dziękujemy również patronom, którzy
wspierają nas, dzięki którym również ten odcinek powstał. Ich imiona, pseudonimy wyświetlają się właśnie na ekranie. Dzięki, jesteście super. Jeśli chcecie dołączyć do grona tych osób, jeśli podoba wam się to, co robimy, możecie wesprzeć nas na Patronite. Link znajdziecie na dole. A od nas to już wszystko. Cześć. Do zobaczenia niedługo. Cześć.